burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry, kochani, witajcie w poniedziałek. Ja jestem chora. Słuchajcie. Rozchorowałam się na całego. Boże, gdzie ja mam ten? Muszę się odgrać. Pierdzie, nadziałam te rzeczy. Tu mam spodnie. Dobra. No, jestem chora, słuchajcie. Myśmy zjedli śniadanie z chłopakami. W ogóle tutaj bałagan na łóżku, bo ja wstałam o 11:30. Chłopcy nie poszli dzisiaj do szkoły, bo ja nie mogłam się obudzić rano. Matko święta, muszę sobie zagotować wodę i wziąć Gripex. No, nie mogłam się w ogóle rano dobudzić. Nie wiem, co jest. Jestem przemęczona. Znaczy się, no wiecie, ja wam mówiłam, że jestem zmęczona. I przyszedł ten dzień, w którym mój organizm powiedział dosyć, nie ma. Trzeba sobie odpocząć, nie? I też chyba ta grypa na mnie przyszła, bo już jestem za bardzo przemęczona. No kurde, działam ten stanik. Nie chcę zakładać tych sportowych, bo później i tak idę do pracy, a wtedy się dwa razy przebierać. Ale te sportowe są mega wygodne. Dobra. Założę inne. Nie. No i... I co? No i tak i rozchorowałam się. Jestem chora. Wczoraj już czułam się mega źle. Nic nie nagrywałam. Jak wróciłam do domu, zjedliśmy i poszłam... W sumie poszłam spać o 12:00, bo jeszcze chwilę... Jeszcze chwilę ten... Siedziałam sobie. No, Jezu, ja miałam gdzieś maseczkę. Chciałam sobie zrobić maseczkę na twarz. W ogóle wzięłam prysznic. Aha, tam ona jest. Wzięłam prysznic. I teraz mi ciepło, ale muszę się ubrać. Masakra, powiem wam. Nie myślałam, że się rozchoruję we wrześniu. Wszyscy naokoło są chorzy i ja mówię, a dobra, przecież ja chodzę na tą saunę i na tą balię, jestem odporna, nic mi nie będzie, nie? I tak wiecie, wychodziłam na koszulce w pracy w pracy na samej koszuli, mimo że było chłodno. Ja sobie myślę, dobra, przecież Ewa, ty jesteś odporna, ty zawsze tak wychodziłaś, nic ci się nie stanie. No i dupa, i się stało, jestem chora. No, chłopcy nie poszli do szkoły, no bo tak jak wam mówię, rano ja nie mogłam się obudzić. Oni potem, Jasiu chyba się obudził o 8:00, też byli zmęczeni. A Franek się obudził o 9:00. Jasiu mi powiedział, że w ogóle późno i Jasiu widział, że to już jest 8:00, no to powiedział sobie, że nie ma sensu, mamy budzić. I mnie nie budzili i ja spałam do prawie do 12:00. Naprawdę, Jezu, było mi to potrzebne. No, zrobię sobie Gripexa, posprzątam po tym śniadaniu, zawołam chłopaków, żeby mi pomogli trochę posprzątać w domu. Pójdziemy zrywać aronie i gruszki, bo chcę zrobić właśnie te aronie, muszę zrywać, szkoda, żeby się zmarnowało. I w przyszłym tygodniu może będę robić jednego dnia coś z nich, ten czy ten dżem właśnie z gruszkami i z jabłkami czy coś, więc to chcę dzisiaj chociaż zrobić, chociaż coś naprawdę, bo... No, żadnych make-upów sobie dzisiaj nie robię. Zrobiłam sobie peeling. Zaraz sobie położę maseczkę. Tą od Ewy dostałam ostatnio. Mam nadzieję, że ona mnie poratuje. Tą z Perfekty. Z serum C Forte. Intensywna regeneracja. Zastrzyk energii. Usuwa oznaki zmęczenia. Tak, mi by się taki zastrzyk energii w dupę przydał. No, czasem i ja jestem zmęczona, niestety. Zabiorę sobie po ten stanik, ubiorę się i wtedy będę do was gadać, bo jeszcze zmarznę i będzie jeszcze gorzej. Pochować trzeba jedzenie, wszystko. Do zmywarki powkładać brudne rzeczy, tak? Tutaj. To.
A ja tam sobie chciałam jeszcze Gipex zrobić, wiesz? Ojku. No tu jest znowu tak brudno wszędzie, że szok. Babcia nie chce więcej nic do picia czy do jedzenia. Z tych jajek śmieci trzeba będzie wynieść jeszcze też. No ale zanurzaj tego mopa w tej wodzie, tak? Fenuś. Zobacz, bo tutaj masz takie brudy. Ja, daj mamie. Tam są takie brudy naklejone od czegoś. A ty masz mokre nogi? Mhm. A czemu ty nie nosisz kapci? Bo ty tych brudków nie widzisz, ale ja je widzę. Wiesz, tu jest naklejone od jakiegoś... Nie wiem, czy jogurt się wam rozlał, czy coś. Tu też jest. I wtedy to trzeba mocniej przycisnąć, wiesz? A ty masz się odkurzone, bo tutaj pełno włosów jest, mamy. A ja się mówię uszy moich. No ale weź fenek. Te wszystkie krzesła powycierałaś. Ja chciałam sobie maseczkę zrobić, ale nie mogę maseczki sobie zrobić, bo Franz teraz tam sprząta. Ja sobie tu Gipex zapiję. Ja się tu sprzątam, drzwi myję, bo drzwi są całe brudne. A ja to co? A Franuś tam ładnie sprząta w kuchni. A ja zaraz będę odkurzać. Posprzątamy. Idziemy tam to drzewo szybko ułożyć i wtedy... Albo te lekcje ja ci prześlę i jak wrócicie to zrobicie, co? No co? Na WhatsAppa ci wyślę. Nie, bo to na co byś nie działa. A na wiadomości nie pójdzie? No bo na wiadomości. Albo sobie zaznaczycie po prostu, które strony, co? No, to szybko, ja będę musiał przepisać. Dobra, to na wiadomości wszystko wyślę, tak? Jak ty będziesz w tym... A Franek weźmie sobie i zrobimy... A nie, bo my pójdziemy na zakupy, kurde. Dobra. Franuś, zrobicie wieczorem lekcję, tak? Nie. Te, co dzisiaj były, nie? Ładnie, Jasiu, porządnie. Każdy kawałek, nie tak byle jak, bo wtedy to znowu będzie widać. A te ziemniaki, kto tu wczoraj przyniósł, Geniusz? Nie. No, ziemniaki do domu, ja? No bo ten koszyk się pula. No dobrze, to siatkę trzeba było sobie wziąć, cokolwiek, a nie przynosić bulwy do domu. Dziecko. Tu, on se tu leży i się wygrzewa, tu nie ma za dobrze przypadkiem. Co? Nie ma, ty za dobrze tu nie masz. Dobra, chłopaki, sprzątać. Fenek! No i dobra, kochani, my już jedziemy na ten Jasia trening, ale jeszcze najpierw pojedziemy po Jasia kolorki. Ale żebyście sobie teraz wybrał takie porządne, jak ty masz, żebyście nie miał żony za chwilę. A tam z tymi, co my zrobimy? Jan. Jo, Fenek. No one kosztowały 170 zł chyba, tak? Jasiu? No ja. Kurde, jeszcze tam coś jedzie, jedź szybciej. No, my posprzątaliśmy w domu, słuchajcie, ja jeszcze ostrygałam ziemniaki. Jak wrócimy, to nastawimy mięso i ziemniaki. Ja i tak dzisiaj nie zjem obiadu, więc nie wiem, czy chyba z jakiegoś KFC coś weźmiemy. Kawa na wynos. Nie ma czasu, kurde. Planie ponastawiałam, posprzątaliśmy. U babci Franek pomógł ładnie posprzątać, nie? Babcia mówiła, że da Frankowi kasę, Jasiu. Za posprzątanie, ale mama też pomagała sprzątnąć. Jeszcze jutro muszę tam okno umyć. Wtedy tam u babci w tej kuchni muszę też raz posprzątać, tam jest też syf. Ojejku. I
co? I do pracy. Ale już trochę lepiej się czuję, zobaczymy. Kupię sobie tą neozinę kołatę. I co? I jeszcze coś mam tam napisane. Aha, jeszcze kropla na oczy, jak chciałam sobie kupić, żeby to oko mi nie uzabiło. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie bardziej nie rozłoży, jak pójdę do tej pracy. No, musimy jeszcze zawieźć kierownicę do naprawy Jasia, bo nie działa, na tym PS-ie nie łączy i tam to sprawdzaliśmy i to nawet te kable nie, jakby coś tam do poprawy, ale te kable, nie wiem co tam jest, nie halo, bo jakby kablem ruszyć, no to przecież on by się, jakby nawet był wyrwany, to by, no, jak go się ruszy, to powinno tam jakoś zareagować, a tam się nic nie wydarzyło, nie? Więc jedziemy ją zobaczyć, zobaczymy, czy ten sklep w ogóle będzie, znaczy się tam, gdzie jest naprawa telefonów. Mam nadzieję, że taką kierownicę też tam wezmą do naprawy. Zobaczymy. Damy ją do naprawy, bo kurde, nową kierownicę kupować to mi się też nie uśmiecha. I wtedy jedziemy po te trampki. Jak to się nazywa? Korki dla Jasia. Bo dzisiaj jest dzień chłopaka. I chłopaki mówią, że ja mam pamiętać o tym, że dzisiaj jest dzień chłopaka, tylko jak będzie dzień kobiet, nie? To biada, że wy mi nic nie kupicie, albo dzień matki, jak wy mi nic nie kupicie. A jak będą moje urodziny, to co? No twoje urodziny, no my co roku obchodzimy, bardzo dobrze, Jasiu, i weź już nie narzekaj, o? Lepiej myśl, co ty chcesz w przyszłym roku na te urodziny, że ja już zacznę te pieniądze odkładać. Więc znowu na jakiś mecz pojedziemy. A teraz są w ogóle jakieś mecze? Nie, teraz tylko klubowe grają. A. No to klubowych my mamy dosyć u nas. No jedź. Kurde, gdzie ja muszę podjechać? Czekajcie, tu, dobra, wiem. Żebym ja nie pochrzeniła, bo ja się zagadam i wtedy ja zapomnę, gdzie mam jechać. Z tą kierownicą. Ale ja muszę sobie coś nawilżającego jeszcze kupić na to moje gardło. O, Franciszek! Ciebie też coś bierze? O, da jeszcze zamknięte. Tam do 17. To jest za 8 i już mają zamknięte. No nie wiem, no. Zobaczymy, może jutro wtedy podjadę. Szczerze, tak mi się zapali. Idziemy po te korki twoje. Przepraszam, do tego Matys, jo? A coś jeszcze ty potrzebujesz? A Franek, co ty chcesz na dzień tego chłopaka? Co? Franc? Wiesz, co Olek miał, Jasiu, nie? Co Olek miał? Co? Co tam? No co, no mówcie! No nie, taką tam. Nie, ja co, to jutro, ja tak się nie dowiem. No to... No w kurde, z tymi gumami ja miał. Chcę taką maszynkę, czy guma, albo jedynie, czy guma. Jak guma wylatuje? Masz taką kulę, nie? Aha. W tym są gumy i masz takie coś, co się kręci, tym kręci się ci wylatuje. A to są gumy do rzucia takie? Nie. A skąd to Olek to kupił? Nie wiem. Za 13 zł. O, no to miałeś się go zapytać, skąd on to ma. A wy mieliście się wtedy go zapytać, Fianek, skąd on to ma, jak ty chciałeś coś podobnego? Trzeba się go zapytać, skąd on to kupił. Dobrze, Jasiu, leć już powoli, my idziemy z tyłu. Ci już wybieraj z typu ty, jo. Co? Te są fajne.
O, tu są te, co ty miałeś, chłaj. No, ale wybieraj, bo ty na trening już musisz. Jakie ty chcesz? Jaki ty masz rozmiar? 30. Z tych białych? Białe koki. No możesz, jak ci się podobają, to możesz, Jasiu. Ja nie mam nic do tego. Jak chcesz, to możesz. Tylko żebyś ty był pewny tego, żebyś ty za chwilę mi nie płakał. Są żółte. A nie, to nie są korki. A co to są? Halówki? Purwy. I tam. Takie są też fajne. A tamte pumy? No. Te czy te czarne? 430 zł. Jezus, nie, w życiu. 500 jeszcze mnie nie pogięło. No dobrze, ale to wtedy co? Ty z tych białych chcesz? Sobie zobacz. Jan. Czy nie ma rozmiarów? Nie, no to jest 39, 1, 3, to jest nowy. Taki to. Bo nie było jak z Fenkiem, że Fenek, bo ty przymierz... Jo, ty doch już musisz usiąść, dziadku. No wciągnij to. Rozszerz. Z przodu. Trzeba rozszerzyć. A to może przez to, że tu ma tą gumkę, to też ciężej wchodzi. Nie. Nie? Nie, bo to właśnie jest celowo ta gumka, bo to nogę trzyma. Mhm. Bo już tutaj nisko będzie trzeba kupić, mama. Kurwa, 300 zł one kosztują. Mhm. Ja. Masakra. To nie są tanie rzeczy, ja właśnie widzę. Kiedy ty na to zarobisz. Dobre? I co, chcesz je? Tak, muszę takę. Co? A muszę takę. Dobrze, to masz. Dobrze, masz, idziemy zapłacić i jedziemy. A my za chwilę z Fenkiem sobie tu przyjedziemy zobaczyć coś innego, nie? Fenek sobie wybierze też coś. Tak? Nie. Nie chcesz? Chcę tamto, co on. Nie, nie, Jasiu musi już ubrać nowe korki. Przecież one będą brudne zaraz. Zamiast je na mecz ubrać w niedzielę. Tylko żebyś ty je czyścił teraz po każdym, żeby one nie były uciapane. W ogóle ja mam tą gumkę tam z temu w domu i ja muszę też moje te trampki wypróbować, bo ja tą gumkę mam i ja nawet jeszcze tego nie próbowałam, czy to czyści. Ale zobaczymy wtedy, może na twoich, wypróbujemy na twoich białych korkach. Dobra, byłam w aptece, słuchajcie, kupiłam wszystkie leki, witamina D. Tabletki z porostem islandzkim właśnie. Muszę sobie zaraz wziąć właśnie w podstawie za kierownicę, się nie obrażajcie, ale ja sobie wezmę, bo mam gardło tak wysuszone, że masakra. Mama, idziemy z Fankiem do Biedronki. Pokażę Fanusiu, poczekaj wszystkim. A, zapomniałam. Taki porost islandzki, pani powiedziała, że jest super. No takie. Dobry, ma smak czarnej porzeczki. Chcesz? No. To jest do ssania, tak? Masz, bo ty masz też gadełko chore. Witamina D3. No bo mi się skończyła właśnie. Ten Ibuvit D3. I Neosine Forte. I nie mam, mam w sumie kawę. Zaraz sobie wezmę. Mamy. To mi zawsze pomaga. Przynajmniej same, kiedyś. Które miałam kiedyś te czerwone. Jak byłeś chory? No. No ja sobie tą neozinę wezmę. Bluzę załóżkę, bo jest zimno. Dziecko, ty się trochę jeszcze też rozchorujesz. Mama jest chora, wszyscy będą chorzy. No daj spokój. Mam kawę, to sobie popiję. Idziemy do Biedronki, bo Fenek chce Miśka i muszę mamie zakupy zrobić, bo mama mnie poprosiła. Weź, bo nie mamy tak za dużo czasu, a jeszcze musimy to powietrze napompować w tym aucie.
Weź Fionek gazetkę, bo tam coś jest fajnego. Muszę zobaczyć, co tam babcia chciała. Ja chyba wezmę imbir i wezmę kurkumę i chyba zrobimy naszą mieszankę. Coś mi się wydaje. Przeciwgrypową, antygrypinę. Te duże cytryny, no. Daj, dwa takie. No. Kurkuma i zrobimy jutro antygrypinę, wiesz? Nie wiem, co tam jeszcze do tego było potrzebne. Miód my mamy. Co tam jeszcze było potrzebne, pamiętasz? Ale co trzeba? Do tej antygrypiny. Dobra, babcia chciała jogurty, Fianuś, to załaduj. Całą zgrzewkę, tak? Kawę mam wziąć i sobie kawę, ale ciekawe, czy moja jest na promocji. Coś tu jest. Wszystkie kawy rozpuszczalne, dobra. Ej, a co ty tutaj wsadziłeś? Przecież ja mówiłam paluszki. A ty lubisz takie coś? Jo, ciekawe, żebyś ty to zjadł. Tu są te bułki. Fianek, tutaj, ty ślepy jesteś. Ty jesteś zakochany, czy co? Wodę ja muszę wziąć, niegazowaną sobie. Ja muszę dużo pić teraz, wiesz? I babci jeszcze te kalaretki i żurawina. Tylko nie wiem, gdzie one są. Boże, nie ma mojej wody. Jezu. Człowiek się spieszy. Musimy być gotowi do drogi. W Biedronce można teraz zdobyć dwa razy więcej naklejek. Dzięki temu... Jezu. Ziemniaku ziemowicie, a dlaczego akurat ta kostka? To jest niegazowane? Nie. Dobra, wezmę to. Chodź. Bo my nie zdążymy po Jasia. A już proszę ciebie. O, moja krewka. O Boże. Nie. Tego nie chcę. Dziesięć galaretek, ale policz najpierw. Różne może weź babci. Tu masz malinowe. Dwa. Trzy. I pięć, dobra. Ja mam pięć, a ty? Jeszcze wzięłam sobie Kinder Bueno do pracy. I już idziemy do kasy wtedy, bo wszystko mamy, wiesz? No. Dobrze, chodź. Masz? Ile ty tu wrzuciłeś tych galaretek? No to jeszcze trzy daj. I chodź do kasy, bo tam jest kolejka straszna. No. A wybrałeś sobie tego misia? Nie. No to idź, wybierz sobie szybciutko, tak? Wszystko się wychopsało. Czekaj. Jojo, jojo, Fianek, tak jo. Jeszcze musimy napompować powietrze. Dawaj. Z przodu w samochodzie są siatki, weź daj je, jo. No co tu to, bo wczoraj przecież kapcia mieliśmy. Daj, siatki z przodu wyszukaj. Przecież mówiłam wam, że wy się bawicie i wtedy mama kapcie łapie. No. I tak to wyszło. Teraz tu trzeba tu posprzątać. W tym samochodzie. No chodź mi pomóż z zakupami, a nie, że ty wsiadasz sobie do auta już. Boże, co tutaj odpadło. Z przodu, Jaś, Fianek, są siatki. No, jeszcze muszę zatankować. Ja pierdzielę. Jedź. Odpowiedz na pytanie, w których jesteś ty.
zakupów jestem już spóźniona. Ale no napisałam koleżance, że chwilę się spóźnię. Wzięłam sobie gripexy i te wszystkie lekarstwa, które mam w torebce. Będę się kurować, bo co? Jutro i pojutrze mam wolne, więc mam nadzieję, że to mi przejdzie przez te dwa dni, bo potem weekend też pracowity, więc znaczy się reszta tygodnia i weekend też w pracy, więc zobaczymy, oby mi przeszło po tych tabletkach. Także no, dziękuję wam za oglądanie. Ja byłam jeszcze w Rossmanie, w ogóle kupiłam Jasiowi żel do mycia twarzy, ale no tam już wam nie pokazywałam, bo nie miałam czasu po prostu. I wzięliśmy też pizzę na wynos. Powiedziałam, że dobra, dzisiaj będzie taki dzień fast foodowy. Przynajmniej będę miała pewność, że chłopaki zjedzą. Mówiłam, żeby babci dali, też im dałam listę zadań do zrobienia, także dzisiaj naprawdę mega, mega szalony, szybki dzień. Boże, jeszcze tutaj robią tą ulicę u nas i to jest tak wąsko teraz. No, także dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Taki dzisiaj po prostu wyszedł ten vlog. Czasem tak bywa. I teraz to tak raczej będzie wyglądać, jeżeli będę nagrywać, a jeżeli będę w pracy, to ja podejrzewam, że ja w ogóle nie będę miała siły, żeby nagrywać. Więc niestety. Trzymajcie kciuki, żebym szybko się wykurowała. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Pa!